Bardzo miło jest Was zobaczyć. Kamera? Tak, wszyscy mnie widzą w kamerze, mam nadzieję, a ja Was widzę. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że możemy się zobaczyć za pomocą internetu. Żałuję oczywiście, że nie ma Was tutaj w ambasadzie, bo zawsze w okolicach 1 czerwca, w okolicach Dnia Dziecka organizujemy spotkanie z dziećmi, z młodzieżą. Ale przynajmniej w ten sposób, w tym trudnym czasie pandemii, którą zapamiętamy do końca życia na pewno, możemy sobie chwilę porozmawiać. Super! Moje córeczki, jak powiedziałem im, że będę z wami rozmawiał, to powiedział: tato, musisz koniecznie wziąć nasz ulubiony krawat. Ten krawat wygląda tak. Co robi ambasador? Ambasador reprezentuje Polskę, reprezentuje Rzeczpospolitą, w tym przypadku w Wielkiej Brytanii. Czy tak widział się z królową Elżbietą? A, czy widziałem się z królową Elżbietą? Tak, jak ktoś jest ambasadorem, no to przynajmniej 2, 3, 4 razy w roku spotyka królową. W którym roku ty się urodziłeś? Urodziłem się w 1971 roku, czyli to był poprzedni wiek. A kim pan chciał być jako dzieckiem? Ambasadorem. Nie, żartuję, żartuję. Ja wtedy nie marzyłem o tym, ale nie pamiętam, chyba nauczycielem, żołnierzem, kim jeszcze? Nie. Podróżnikiem, piłkarzem. A wy kim chcecie zostać? Jeszcze nie jestem bardzo pewna, ale chciałabym podróżować dużo o świecie. Ja już znam dużo osób, na przykład w mojej szkole angielskiej, którzy... znaczy nie dużo, ale jest tam na przykład jedna dziewczyna, która jest Polką, ale nigdy nie mówi po polsku i tak jakby mówi do mnie po angielsku, kiedy ja chciałabym na przykład mówić po polsku i to jest takie dziwne, moim zdaniem. Tak, znam to zjawisko niestety, ale ono wynika z braku wiedzy. Znaczy z tego, że te osoby nie wiedzą, czym jest polskość, czym jest polska kultura, jak wielką rolę odgrywała i odgrywa w Europie i będzie odgrywała, bo ta rola Polski rośnie w tej chwili bardzo, bardzo mocno. Największą rzeczą i największym takim bogactwem, które wy macie, to jest to, że jesteście wychowywani w dwóch wspaniałych, fascynujących kulturach. Co pan najbardziej wspomina ze swojego dzieciństwa? No chyba jednak zuchy i harcerstwo. Do jakiej drużyny pan należał? Do Fioletowej Trójki w Krakowie. A jakie były pańskie marzenia, kiedy pan był dzieckiem? Marzyłem, żeby w Polsce były autostrady na przykład. To było wielkie marzenie. Polskie drogi były fatalne w czasach komunizmu. A teraz mamy drogi, właściwie w wielu wypadkach lepsze niż w Wielkiej Brytanii. Ma pan jakieś ulubione miejsce w Polsce? Oj, bardzo dużo, bardzo dużo. Najbardziej lubię oczywiście Kraków, moje miasto, ale także góry. A wy macie ulubione miejsce w Polsce? Tak. Ja też mam góry. Ja bardzo często lubię chodzić po górach. Super, a jakie góry? Bieszczady właśnie. Coś jeszcze, ma jakieś ulubione miejsce w Polsce? Moje ulubione miejsce w Polsce to Bydgoszcz. Tam zawsze jadę do dziadków na wakacje. Czy polskie jedzenie jest lepsze od angielskiego? Tak. To jest trudne pytanie dla ambasadora, bo ambasador nie powinien nic złego mówić o kraju, w którym jest. Ale także ja lubię angielskie jedzenie, ale też walijskie czy szkockie, ale najbardziej lubię polską kuchnię. A jakie są wasze ulubione dania? Pierogi. Kotleci. Pigos. Pyzy. Co pan lubi robić w wolnym czasie? Lubię czytać na pewno. Lubię oglądać dobre filmy, ale tych dobrych filmów jest bardzo mało. Ale lubię się bawić z dziećmi też swoimi. I lubię bardzo rower, no narty oczywiście, tylko tu w Anglii słabo jest ze śniegiem. Czy pan rozpoznaje film 4 Pancernych? Tak, oczywiście znam ten film.
To moje siatkowe imię to właśnie Marusia i to tata wymyślał, bo jest właśnie bohaterką w tym filmie. A masz jeszcze inne polskie filmy ulubione? Sami swoich? Aha. A czy pan zna film Jak rozpętałem drugą wojnę światową? Tak, uwielbiam ten film. To jest jeden z moich ulubionych. Ja lubię z tatą. Jeszcze jeden z moich ulubionych filmów to są Akademia Pana Kleksa i Podróże Pana Kleksa. A, super, świetne piosenki tam są. Czy pan córeczki chodzą do polskiej szkoły? Tak, moje córeczki chodzą do sobotniej szkoły, do polskiej szkoły. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za to połączenie. Cieszę się, że mogłem was poznać. Pozwólcie, że złożę wam najserdeczniejsze życzenia. Dużo, dużo zdrowia, dużo optymizmu, dużo wytrwałości. I uwaga, najważniejsze to oczywiście to, co Churchill mówił, nigdy się nie poddawać i realizować swoje marzenia i swoje plany. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Nawzajem.